dzisiejszych gości. Witam bardzo serdecznie pana profesora Tadeusza Gadacza. Będzie można zapisywać pytania, na jednym z nich zapisem znak będzie można zapisywać pytania i tutaj do nas zapisywać. W każdej chwili można to zrobić, ale w pewnym momencie ja dam taki sygnał, żeby to spłynęło, więc być może w ten sposób Państwo się włączą do naszej rozmowy. Jest tam też druga karteczka, na którą można wpisać swój adres mailowy, nie ma sensu adres mailowy, żeby otrzymywać informacje dotyczące tego typu spotkań, ale także miesięcznika znak i tego, co miesięcznik znak robi. I wreszcie w rogu tego holu jest też stoisko, na którym można kupić numer miesięcznika znak, który stał się pretekstem do tej rozmowy. Ten numer nosi właśnie taki tytuł Spór o złoto. To jest numer listopadowy, można go tam kupić z atrakcyjnym rabatem, a siedzący tutaj goście na pewno chętnie zostawił na nim swoje autografy. Spór o zło XXI wieku, to jest nasz temat. I tak się przyglądam właśnie tej sali, tej całej ogromnej, wielopiętrowej publiczności, tak się zastanawiam, czy gdybyśmy tematem uczynili dobro, czy Państwo byście też tak licznie przyszli? Tak. Niektórzy mówią, że tak, bardzo dobrze. Czy rzeczywiście ta publiczność byłaby taka duża? Wydaje się, że ja mam takie podejrzenia, niezależnie co tu pan Jacek powiedział, że pewnie byłaby o połowę mniejsza. Wydaje się, że temat zła jest jakoś bardziej pociągający, przyciągający. Teraz mam pytanie do naszych gości. Czy należy się tym niepokoić, że to zło jest takie intrygujące, interesujące? Czy trzeba się tym niepokoić, czy też traktować jako coś normalnego? Zło pociąga, temat zła pociąga, bo zło budzi jakoś nasz opór. Wychodzimy naprzeciw czegoś, co w gruncie rzeczy, czego się trochę boimy, ale z czym też chcemy się zmagać. No więc, czy bać się tych rozmów o złu, czy się nie bać? Bardzo proszę, może profesor Gadacz. Proszę się nie bać, bo mikrofonu wszyscy panowie mają dyskutować. Wiem, że najgorzej to na pierwszy. Patrząc na perspektywę pytania o zło, bo jest to przecież jedno z podstawowych pytań filozoficznych, prawda? Słynne unde malum, dlaczego zło, skąd zło? Nie ulega wątpliwości, że filozofia cały czas, przez wiele wieków, próbowała zrozumieć jego sens. I w zasadzie, jak patrzę na próbę odpowiedzi, to sprowadzają się one właściwie chyba tylko do jednego sensownego rozwiązania, mianowicie do dialektyki. Ludzkie myślenie jest tak skonstruowane, że nie potrafimy zrozumieć tego, co pozytywne, bez tego, co negatywne. To już Platon właściwie był pierwszy, który zwrócił uwagę na to, że nie możemy zrozumieć zmian bez stałości, stałości bez zmian, tożsamości bez różnicy. I stąd już u świętego Augustyna pojawiło się przekonanie, że właściwie nie da się zrozumieć dobra bez zła. Gdyby istniało tylko dobro, być może byśmy w ogóle nie wiedzieli, że to jest dobro.
A zatem zazwyczaj jest tak, że dobro się okazuje, szczególnie w perspektywie dramatycznej, jako pewien cel, do którego człowiek dąży, gdyż ze zła chce się wyzwolić, ale właściwie więcej jakby wiemy o złu niż o dobru. Czy wynika to z faktu, że zło jest bardziej atrakcyjne? No niektórzy, patrząc na sztukę czy kulturę, mówią, że piekło pewnie jest bardziej atrakcyjne, bo niebo jest strasznie nudne. Mimo, że też dobro jest nudne, to zło jest bardziej atrakcyjne. I kiedy patrzymy szczególnie na nasze media, szczególnie polskie media, wiemy o tym, że jak otwieramy fakty, to pierwszą informacją, którą się dowiemy, to nie będzie nic dobrego. Bo to zazwyczaj... Tak, ale tego się raczej nie dowiemy, tylko dowiemy się o kolejnym wypadku samochodowym, morderstwie, prawda? Epatuje się nas złem nieustannie. To jest rzecz do przemyślenia. Może tyle na początku. No, ja tutaj jestem, że tak powiem, troszkę w takiej sytuacji pomiędzy humanistami, przyrodnik. My przyrodnicy na początku, jak chcemy o kimś mówić, to musimy wiedzieć, o czym mówimy. Właśnie ta jest historia definicji zła. Ja sądzę, my tego oczekujemy, czym jest zło, co jest zło. To zło to jest takie, to ono się nam też wymyka, prawda? Jak mogę dokładnie powiedzieć, czym jest pamięć, ja potrafię znaleźć odpowiedniki dość ładnie. Czym jest miłość, ja też potrafię w jakiś sposób powiedzieć. Czym zło jest trudne do definiowania, ponieważ zło jest strasznie subiektywne. To jest to, co dobre i złe, to jest to, co nazywamy moralnością Kalego. Jak Kalego to jest prawe, to jest dobrze, jak Kalego to jest prawe, to jest zło. To jest ten sam czyn, który jest oglądany z dwóch stron, bo inaczej jest inaczej oceniony. Czy istnieje w ogóle coś takiego, jak jakieś obiektywne zło, prawda? Czy zło może, drugie, czy zło może być rozpatrywane jako rzecz, która jest charakterystyczna tylko dla człowieka, a właściwie tylko dla stosunków międzyludzkich, czy zło istnieje tak samo gdzieś poza tym. Von der Lorenz próbował napisać właśnie tak zwane zło, prawda, kiedy mówią o agresji, bo w jakiś sposób agresję bardzo często łączymy ze złem, ale to nie musi być jedno zło. Znaczy, zastanawiałem właściwie, jak mi się wydaje, że taką roboczą definicją zła, która pewno wpłynęła dalszą innych definicji, ale to jest to, że złą rzeczą jest to, jeżeli świadomie chcemy wyrządzić komuś krzywdę, a tym krzywdę to jest coś, co, o czym sami wiemy, że my byśmy tego nie chcieli odczuwać. I jeżeli ja chcę komuś zrobić krzywdę, to jestem zły. Tu są też oczywiście gradacje, bo ja mogę albo chcieć zrobić krzywdę, dlatego, bo chcę zrobić krzywdę, albo ja mogę zrobić krzywdę, nie bardzo chcę zrobić krzywdę, ale godzę się z tym, że krzywda jest naturalną konsekwencją mojego postępowania. Gdy na przykład nie do tematu Holokaustu, który będą się wróci, to niewątpliwie złem jest mordowanie, jakieś grupy mordowanie Żydów jest złem i to jest chęć zrobienia krzywdy. Natomiast pytanie jest, czy to właśnie to zło kreślanowskie, to znaczy dobra administracja. Ja tego administruję, prawda? Ale oczywiście wyrządzam krzywdę administracji. Czy to jest zło mniejszego gatunku, czy nie? To jest to, na czym się na przykład Paryż zastanawia, prawda? A więc z tym złem, a jeszcze tutaj innym zła, które ja lubię wykorzystać zło, bo to jest ta olbrzymią przyjemność, to zło psychopatyczne, które tak samo istnieje. I jeżeli zrobimy taką definicję, no to ja już tutaj to mogę połączyć z agresją, mogę połączyć z jakimiś strukturami mózgowymi, mogę żyć co mniej więcej, o czym mniej więcej mówi bio. Ale no, to są konkretne i tak mówię, dlaczego to zło fascynuje tak samo, bo to jest pytanie, dlaczego zło fascynuje bardziej niż to. No to tyle. Do mojego pytania doszło kilka naście następnych pytań. Bardzo proszę. Tylko uczciwie, proszę bardzo, na ten obszarach, którym humaniści nie mówią precyzyjnie i coś, to nie dysponuje empirią, nie jest szczegółowy, to chyba trochę tak nie jest, badając teksty. Też. Nie, zawsze się musieli robić humaniści, ale tutaj nie mówić o podpójcie, muszą uzasadniać to istnienie. Jak to się mówi, bo ponad, przeczytałem ostatnio, ponad przeciętną jakością publikacji. Ale to trochę inaczej. Nic nie abyśmy rozmawiali tylko o tym, czy zło możemy namierzyć neurobiologicznie, agresywnie, czy moralnie, bo zło w historii kultury ma różne postacie. Panowie profesorowie pisali o tym także w tym numerze.
ono jest modelowane kulturowo, przybiera różne formy. I atrakcyjność zła wynika także z tych form, wynika z tego, co się z nimi dzieje w historii czy w przeszłości, z tego, że pewne formy umierają. Postać złego diabła, tak jak dobroczliwego ojca jako Boga, gdzieś odchodzi w przeszłość. I zło jakby się atrakcyjnie tylko z tego powodu, że jest chociażby sztandarem buntu przeciwko chrześcijaństwu, sztandarem buntu pokoleniowego. I zło jest atrakcyjne, ponieważ układnie zasady, nie wydaje nam się w tej kulturze tylko. Wreszcie zło to niekoniecznie coś, co jest złamaniem zasad moralnych. To jest. Tutaj odniósłbym się raczej do pierwszej wypowiedzi, do takiego postawienia jednak pytania o różne rodzaje, abyśmy uporządkowali rozmowę. Czy mówimy o osadzeniu zła w człowieku jako takim w ogóle wszędzie, czy będziemy rozmawiali o różnych postaciach zła czy jego wyobrażenia, a wtedy to najtrudniejsze pytanie, skąd zło, dlaczego to, które postawił miesięcznie, dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, wymaga pewnego dopowiedzenia. Ludzie z wschodu powiedzieliby, ale przecież źli ludzie też czynią dobro. Te dwie rzeczy to są tylko dwie strony medalu. Nasza rzeczywistość jest dwurodzajowa i wschód tutaj styka się z dialektyką, o której Tadeusz powiedział. Na początku. Ja bym jeszcze dodał to, że chrześcijanie na początku byli traktowani jako ludzie źli, dlatego prześladowani, prawda? Chrześcijaństwo na początku było traktowane jako zło, tak żebyśmy nie myśleli, że istnieją inne zasady. Nie chodzili do łaski. Tak, to właśnie, że tu nie spadali, przeciwdziałali porządkowi państwowemu i zagrażali istnieniu imperium, które czuje wszystkich. Także to zło, prawda, to nie jest tak, że jest jakakolwiek recepta na dobra. To o tym musimy uważać zawsze, jak mówimy, żeby nie poznawać jakąś taką jedną linię, tylko wiedzieć na właśnie na wielokulturowe rzeczy. Tak chciałem powiedzieć, że właśnie to zło czy dobro tak strasznie zależy od punktu widzenia, że dlatego wymyka się pewnej, no właśnie na pewno kiedyś na tym sposób. Ja pytam o to, pan profesor Kłany mówi o takiej subiektywizacji zła, kontekstualizacji, że o tym trzeba pamiętać. Ale czy można w takim razie pytanie skąd zło, to jest pytanie naukowe, czy panowie swoich dzieci zajmują się złem naukowym, czy to jest w ogóle pytanie do teoretyzowania, czy to jest trochę pomyłka, że sobie znaleźliśmy i może powinniśmy w jakiś inny sposób wam się zajmować, może takie zajmowanie się teoretyczne z nami jest złe. Jak to pan widzi? Kolejny. Ja może tak, bo nie wiem. Mam jedną tylko prośbę ze względu na państwa, że to są na różnych piętrach, tam już najwyższe piętro się poddało, bo nic nie słyszy, żeby trzymać mikrofony bardzo blisko łoskie, tak jak ten dźwięk się rozpraszy. Pytanie było o zło w dziedzinach nauki, które panu uprawiają. Czy staje przed panem problem z łatwym dziedzinach? A jeśli tak, w jakiej formie, w jakim zakresie? To tam już was znajduje, że się najłatwiejsze i najtrudniejsze zadanie. Dla filozofii było to jedno z istotniejszych pytań, które zostaje do dzisiaj, szczególnie kiedy myślimy o wieku XX. Pytanie skąd zło? A zatem z jednej strony mamy myśl praktycznie mitologiczno-filozoficzną, to są początki, prawda? Apollo zajmował się tą kwestią, badając symbole zła, symbolikę zła w różnych kulturach, począwszy od kultury babilońskiej, sumero-akadyjskiej, chrześcijańskiej, grecko-rzymskiej. Mówiąc językiem mitologii o złu i dobru jako siłach kosmicznych, które z sobą konkurują w chaosie i kosmosie, prawda? Zatem zło było personifikowane w kosmosie. Tam mamy mity upadku duszy ludzkiej, mamy mity platońskiej duszy upadłej, prawda? I potem zaczyna się pojawiać dialektyka. Świętego Augustyna pytanie o to, czy historia jest miejscem walki dobra ze złem, które prowadzi do ostatecznie zwycięstwa dobra, prawda? Zatem dlaczego tyle ofiar chrześcijańskich, dlaczego upadło Cesarstwo Rzymskie? Zaczyna się nawet z historią właśnie szczególnie w sytuacji głębokich kryzysów i pojawienia się jakiejś postaci zła. Tak jak ja to widzę, to wydaje mi się, że ludzkie życie jest skomplikowane w węzły też trzech wątków.
Można pytać, dlaczego ktoś czyni zło? Dlatego, że takim się urodził? Czy dlatego, że zdarzenia losowe no, w takiej sytuacji postawiły? Czy dlatego, że chciał? A może chciał, bo się urodził? A może zdarzenia losowe spowodowały, dlatego chciał odmówić? Gdzieś te wątki się przeplatają, gdzieś znikną mniej więcej. I wydaje mi się, że ta filozofia nie ma ostatecznej odpowiedzi empirycznej na konkretny fakt, dlaczego X uczynił zło, jak prawdopodobnie także nam twarde też takie empiryczne odpowiedzi w konkretnej sytuacji pewnie nie znajdziesz. Mnie się wydaje, że to bardzo mądre, co pan profesor Gadecz powiedział. Rzeczywiście podejście filozofa do zła jest tym podejściem, którym się pyta o sens. Biolodzy może mają o tyle lepszą sytuację, że my po prostu mówimy, że nic nie jest sensowne, jeżeli nie jest rozpatrywane w świetle ewolucji. I pytamy też, czy ewolucja człowieka jako gatunku doprowadziła do tego, że w nim wyzwoliły się pewne zachowania, które nazywamy zachowaniami złymi. Ja w tej chwili to głośno myślę, ale ja zwykle myślę, zacznę myśleć, jak muszę mówić. A więc mnie się wydaje, że sprawa polega na tym, że w ewolucji człowieka, jak w ewolucji wszystkich zwierząt, zawsze potrzebna była pewna doza agresywności. Świat jest tak skonstruowany, że rozrodczość jest zawsze szybsza niż ilości zasobów w przyrodzie. Następuje konkurencja, którą nazywamy walką o byt, i agresja, która jest działaniem na szkodę innych, ażeby sobie coś zyskać, jest jedyną możliwością, żeby przeżyć. Czyli działania agresywne są działaniami korzystnymi. Jeżeli te działania są korzystne, to takie działania są działaniami dla przeżycia, to takie działania są działaniami nagradzanymi. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że jeżeli działania korzystne, jedzenie rzeczy smacznych, czyli odżywianie się, reprodukcje, wszystkie związane z tym zjawiska i tak samo agresja, z tymi zjawiskami nagradzanymi, czyli że wobec tego agresja będzie zaczyna nam stać przyjemność. Nie zawsze, ale agresja łączy się często z, jak ciągle jeszcze jestem na poziomie zwierzęcym, jak nie mówię o źle, nie mówię tylko o agresji. Agresja łączy się z uczuciem, że się uważa za najpiękniejsze uczucie na świecie z miłością do cierzyńców. Każdy, kto na przykład miał suszkę, która się oszczeniła, kotkę, która się pociła i próbuje tam wsadzić rękę do świeżo urodzonych kocią czyszczeniąc, ryzykuje zostanie potrapany albo powięziony. Bo agresja bierze się z miłości macierzyńców. To jest pierwsza taka historia, prawda? Matki bronią, to jest jeden z głównych wyników agresji. Obrona potomstwa, obrona własnych genów. Druga agresja, rywalizacja samców do samicy. Zawsze jest tak, że ponieważ samica dokonuje wyboru, dlatego, bo znacznie więcej inwestuje w przyszłego potomka, to wobec tego dokonuje wyboru między samcami, żeby najlepszy, prawda, żeby mieć ten najlepszy materiał genetyczny. I samce walczą. I to jest drugi ten rodzaj agresji, prawda, który mamy. Czyli to będą pewne agresje, które mamy. I to jest u wszystkich zwierząt. I to samo w pewnym sensie my widzimy, ludzie mamy te rodzaje agresji, prawda, które wynikają. I teraz to pomieszanie agresji z empatią. Mnie się wydaje, że to może leżeć u przyczyn zła. Dlaczego? Dlatego, na przykład, dlaczego my chcemy ukarać sprawcę złego czynu? Dlatego my tak współczujemy ofierze, że chcemy go ukarać. I uważamy, że kara powinna być proporcjonalna do winy, prawda? Teoretycznie, tak rozpatrując to, jak mamy zbrodniarza, który złego robi, wystarczyło go tylko odseparować. Ale nie, my chcemy, żeby on został, żeby on cierpiał, prawda? Jak w tym, nie wiem, dowcipie Raczkowskiego, że przychodzi dwóch takich pokąsanych przez komary do apteki i poproszę o coś przed komarą, ale żeby umierały w boleście, prawda? Bo po prostu chcemy sobie wziąć odwet, prawda? I mieć sobie ta chęć odwetu w czasie, jakby no, tą czasą, w tym chyba, w tym właśnie złomie. Dlatego ja sądzę, że w XXI wieku my jesteśmy znacznie mniej nastawieni na nasz odwet niż młody. W tej chwili właśnie kwalifikowana kara śmierci jest zniesiona. Nikt się nie rozszukuje koni, prawda? Nie wbija na pal, nie torturuje. Była taki bardzo ładny artykuł o etyce karna, która się zmieniała do końca XIX wieku. Kar miał tak zabić ofiarę, że ona najbardziej cierpiała. A w tej chwili ma to zrobić tak, w tych krajach jeszcze jest kara śmierci, żeby to było możliwe najbardziej bezpieczne. A więc wracając jeszcze do tego, mi się wydaje, że istnieją pewne takie ewolucyjne historie, które powodują, że to zło istnieje. A
może, ja bym mógł się mówić przez cały czas, jak ktoś tam mówi, dopuści do mocy, ale artykuł synchronizmu, takie odpowiedni struktury zgody, bo one rzeczywiście przecież na formę wspólnego, to może gdzieś potem. Dziękuję. Religioznawca zajmuje się słowem poprzez różne poziomy empirii. Co do tego słowa. Pierwsza to jest taka historia, jak różne religie wyobrażają sobie, czy odpowiadają na to pytanie, skąd zło. A więc są bogowie, które odpowiadają za domenę czynienia zła. Jest Bóg dobra i Bóg zła, na przykład. Wreszcie taka jest opowieść o świecie, o religiach azjatyckich, taoizmie, czy konfucjanizmie, gdzie jest zło i dobro. Jasność i ciemność, to są tylko dwie strony rzeczywistości, nie ma tutaj wyraźnie takiej mocnej klasyfikacji. Wreszcie jest ta odpowiedź, która tak bardzo szerzy się u nas teraz na Zachodzie. 28-32% społeczeństwa polskiego wierzy w reinkarnację. Mimo, że to deklarują się jako katolicy, to co do kościoła, ponieważ różne są przyczyny tego, nie chcę sobie o tym mówić, ale reinkarnacja jest taką doktryną, która odpowiada na pytania o zło absolutnie niezawinione i nieuwarunkowane genetycznie ani kulturowo, to znaczy na przykład śmierć dzieci. Cierpienia dzieci albo śmierć dzieci. Reinkarnacja przekonuje wielu ludzi do tego, że to jest w jakiś sposób obejmowane i wytłumaczane. I stąd tu jedna z przyczyn tego, myślę, popularności reinkarnacji jako doktryny, która tłumaczy zło poręczniej niż słowo w cudzysłowie poręczniej niż chrześcijaństwo, które absolutyzowało dobro Boga i pozbawiło do tego wymiaru zła. Wschodnie chrześcijaństwo ma większe zrozumienie. Mistrzyna Bożana jest tego dobrym przykładem tego zrozumienia, czy miejsca, przestrzeni zła, które czyni dobro. Drugim poziomem, na którym spotykam się ze złem i religią, to jest to, czy są grupy religijne, które są złe. Jako eksperta wymagać się na przykład wiedzę o tym, że jakaś grupa jest szkodliwa społecznie. Mieliśmy taką wielką akcję, jakie są groźne sekty w Polsce i trzeba rozważać, która grupa jest groźna, zła społecznie, czy też oczywiście wszystko było bardzo rozdęte i były elementy nietolerancji religijnej. Nie ma tak dużych, wielu grup. I wreszcie taką trzecią, żeby nie przedłużać, trzecim momentem, którym stykam się ze złem, to są grupy, które są satanistyczne, czy luzyferiańskie, które muszę poznawać jako religioznawca i które są bardzo ciekawym obiektem, choć niebezpiecznym badań. Niebezpiecznym z tego względu, że zawsze ciąży na nas odpowiedzialność, obowiązek powiadomienia odpowiednich władz, jeśli dowiemy się o czymś, co jest łamaniem prawa. Ale z drugiej strony ekspertyzy te pokazują, że dominujący obraz polskiego satanizmu to jest taki satanizm podwórkowy, który służy, no tak jak pan profesor powiedział, pokietowaniu dziewcząt właśnie bardziej. To są albo ci, którzy nie wiedzą, albo ci, którzy mają bardzo prometyjskie wyobrażenie, tak naprawdę prometyjskie, albo nawet gnostyckie bym powiedział na temat zła. Znaczy, przywołam ten przykład nowej wspólnoty lucydariańskiej, która ma o tym taką gnostycką opowieść. Bóg najwyższy stworzył zły świat, w czym jest cierpienie. Lecz ten Bóg Demiurg jest stworzycielem. Ja tutaj jestem takim stworzycielem doraźnym. I Luciferus, niszczący świat, jest buntownikiem, który ratuje ludzi w imię czegoś, w imię człowieczeństwa właściwie, w imię człowieczeństwa, wspiera. Tak jak Prometeusz, tak powiedziałem o tym prometejskim wymiarze. Taka opowieść jest antychrześcijańska, z perspektywy chrześcijaństwa jest złe, ale dla niej potrzebuje się pewnego rodzaju zamiana wartości. Ale w pewnym momencie też tak mówiłem, satanizm kraju właściwie, to znaczy, że możemy sobie zajmować, bo to są właściwie, jak mnóstwo takich rzeczy, właśnie, mnóstwo innych, jak ja się tak patrzę na różnego rodzaju rytuały, bo różne tam grupy, Mikrofon, proszę. No i mi się wydaje po prostu, że bardzo wiele tych rzeczy to jest ten właśnie służy jeszcze lepetowanie. My bardzo często używamy zło, lepetowanie zło. Teraz niebezpieczeństwo polega na tym, że na początku sami próbując to robić lepetowanie złem, na to zaczynamy to robić. Ale oczywiście jest jej drugie zło i to jest zło, które ja bym nazwał złem psychopatycznym. Ono się łączy z pewnymi różnicami w budowie mózgu i to jest zupełnie inny typ zła.
to nie zło, bo to zło satanistyczne ma dochodzić z jakichś filozoficznych, prawda? Walczymy z sektami, mówcie, chrześcijaństwo z sektą żydowską, prawda? Tylko, że ta kumpla jeszcze dlatego ma prawa dietetyczne. Także... Tadeusz teraz chciał coś opowiedzieć. Ja do obydwu moich przedmówców, mianowicie wielu filozofów, jednym z takich, myślę, był Immanuel Kant, bardzo silnie podkreślali to, o czym pan profesor tutaj mówił, profesor Bertolami, mianowicie znaczenie agresji. Dla Kant w takim swoim tekście opisującym perspektywę historii, która według niego ma prowadzić do społeczeństwa obywatelskiego w aspekcie światowym, znaczy miał taką w XIX wieku ideę Unii, ale nie europejskiej, tylko światowej, głosił ideę wiecznego pokoju, opowiada, że ludzkość może się rozwijać tylko dzięki agresywnej konkurencji. I tam podawał takie właśnie przykłady z biologii, mówiąc na przykład o roślinach, że drzewa wsadzone gęsto obok siebie muszą konkurować między sobą, dostęp do słońca, wody, prawda, ziemi i tak dalej. Ale żeby rozwój historyczny mógł być harmonijny, potrzebujemy drugiego pierwiastka, który go łagodzi, mianowicie prawa i kultury, prawda? Bo one dopiero nałożone na tą agresję, prawda, pozwalają z jednej strony się rozwijać, ale z drugiej strony pozwalają prowadzić we właściwą stronę. Podobny motyw pojawił się w XX wieku Martina Bubera, który użył takiej metafory dwóch wołów zaprzęgniętych do pługa. To jest troszkę zmodyfikowana metafora platońskiej duszy, prawda? Tam była mowa o dwóch rumachach, prawda? I tym rozumie, który miał w ręku cudle, czyli miał panować nad tymi namiętnościami. Otóż Buber powiada, jeden z tych wołów jest silny i on potrafi ciągnąć, ale drugi jest rozumny i wie, jak to robić, gdzie. No i teraz mówi, tylko razem działając mogą osiągnąć cel. Ten rozumny nie byłby w stanie ciągnąć, ten silny, gdyby go odpiąć, byłby ślepy. I Buber powiada, dopiero wtedy, kiedy ta agresja według niego wyzwoli się spod kontroli myślenia, kultury, wtedy staje się złe. Dobra? Tak w sposób obrazowy to mówię. Natomiast wracając do tego, o czym mówił profesor Pasek, to z jednej strony widać w filozofii jakąś ogromne pragnienie zrozumienia sensu zła i jednocześnie ogromną bezradność. Ja w tej chwili trochę się zastanawiam nad taką kwestią jak strategia cierpienia, czy strategia zła, czy rozmaite próby racjonalizacji zła. Jedna z pięknych racjonalizacji moich ulubionych to jest przykład świętego Augustyna, który powiada, że radość zbawiony będzie polegała na oglądaniu mąk potępionych. Prawda? Zatem to będzie taki teatr. A zważywszy, że w jego czasach dzieci nieoszczone szły do piekła, jeszcze nie było żadnego limbusu, prawda, tego stanu pośredniego. W związku z tym można sobie wyobrazić, że radość rodziców zbawionych będzie polegała na oglądaniu ich mąk nieoszczonego dziecka. No to jest taki bardzo subtelny przykład racjonalizacji zła, dla jego zrozumienia. I szczególnie w perspektywie XX wieku, myślę tutaj o Auschwitz, prawda? Lewinas powiada, dziura w dziejach, 1941, dziura w dziejach, moment, w którym opuścili nas wszyscy widzialni mowy. Stało się coś nieprawdopodobnego i stąd próbę racjonalizacji zła, ale myślę, że tutaj warto wspomnieć o jednej kwestii, na tym zakończę. Otóż jak się porówna na przykład namysł nad złem Lewinasa i świętego Augustyna, to Augustyn jakby waży dobro i zło w sensie globalnym. Powiada, tak, historia jest sceną nieustannej walki dobra ze złem, ale jeśli ostatecznie zwycięża u kresu, w tym ostatnim eskatonie, końcu wieku, dobro, to zło zostaje usprawiedliwione. Lewinas mówi, nie zostaje usprawiedliwione, ponieważ zło ma imię i nazwisko. Zatem musimy patrzeć na zło z perspektywy osoby i tej krzywdy niewyobrażalnej, która tej osoby dotyka. Otóż żadne ostateczne dobro nie jest w stanie tego zła pojedynczego usprawiedliwić. I wypowiada takie wstrząsające słowa, właściwie jedno z swoich pierwszych tekstów, że pomimo zbawienia krzyw cierpiących będzie rozbrzmiewał aż do ostatecznie. Tak. Otwarło to na taką perspektywę, która się nazywa metafizyczną, ale ja jednak dopytam, bo zauważyłem, że publiczność się ożywiła i zainteresowała, kiedy pan profesor powiedział, że coś więcej powie, jak to w mózgu jest, prawda? Z tym złem. Dlatego chcę to dopytać, że przygotowując się do naszej rozmowy, przeglądałem trochę fora internetowe, na których się dyskutuje podobną problematykę. Tam są
stanu wiedzy, nie wiem, nie, to jest prawdziwa wiedza, prawda? Ja to po prostu w tej chwili, jak się to w tej chwili wyobrażam. Faktem jest, że zdecydowanie w mózgu istnieją ośrodki, w których można wywołać agresję. Co ważniejsze, u psychopatów na przykład wiadomo, że pewna część, na przykład jest taki poza mózgiem, tym świadomym, chorą mózgową, jest układ limbiczny, który właśnie jest, to są emocje. Człowiek to nie jest tylko inteligencja, są emocje, te emocje są bardzo często nieuświadamiane. To była właśnie wielka zasługa Freuda, którego był nie był żaden uczony, właśnie tylko wizjonerem, że właśnie zwrócił uwagę na tą nieświadomość. I teraz jedno z takich głównych centrów emocjonalnych, ten zespół jądra-migdałowaty, i teraz okazuje się, że jest coś dziwnego, mianowicie osób, które są psychopatami, to tam właściwie ten układ działa w sposób jak gdyby niesymetryczny, działa tylko prawe, jeżeli się nie mylę, prawa część tego zespołu migdałowatych jest pobudzana, w przypadku osób normalnych jest wyrównanie obie części. Więc są jakieś takie zmiany, a więc coś wiadomo dalej, że nasza chora mózgowa, ta nasza świadomość, ona hamuje zło. Najlepszy dowód tego to prawie każdy na tej sali miał, wie, że jeżeli przyhamujemy łagodnie aktywność chory mózgowej, nie hamując aktywności podkorza, to wychodzą z nas różne takie dziwne rzeczy, prawda? Jak wspomnę łatwiej tak zahamować, no alkohol oczywiście, prawda? Alkohol szaleni nam, hamuje nam opory, prawda? Ja zawsze moim studentom mówię, najlepszy sposób, żeby mówić w obcym języku z cudzoziemcem, to jest pod wpływem, prawda? Rozmowa wtedy się toczy łatwo i prosto, bo nie żenujemy się tym, że nie jesteśmy dramatyczni, że mamy złą wymowę. Wszystko to bardzo ładnie. I to samo i agresja, też większość agresji domowej, to jest pod wpływem alkoholu. Bo nasze hamujące centra chorobowe, ale ja nie sądzę, żeby nam się udało zrobić w jakikolwiek sposób taką maszynę, która by nam mogła, jak na razie nie wiemy, swoiście zahamować agresję. Można oczywiście zrobić człowieka takie warzywo, prawda? No to ci, którzy widzieli Lord nad kukułczym gniazdem, widzieli, jak czasami szlachowują ludzie, prawda, po lobotomu czołowym, prawda? Ludzie wchodzą, stawią warzywa, już spokojnie, oni nie są agresywni, oni nie mają nic. Ale to jest oczywiście odebranie olbrzymiej części człowieczeństwa. A więc to są rzeczy niedopuszczalne. Czy są możliwości celowania? My w tej chwili już nasza wiedza o mózgu pozwala na to, że my na przykład wiemy, jak to ma chorobę Parkinsona, to my poznamy takie miejsca w mózgu, w którym jeżeli te miejsca wyłączymy z działania, to nie musimy ich niszcząc, tylko możemy to robić, przekroczając przez to prąd elektryczny, to jest ten anglomoga symulacja mózgu, możemy nagle podać, że leżenie znika. Są takie miejsca w mózgu, w które jeżeli włożymy elektrodę i będziemy tam drażnić, to powoduje zniknięcie smutku i wyjście z depresji. To jest już dość dobrze poznane, chociaż w praktyce to jest dość trudne jeszcze do stosowania. Już nawet w Polsce leczy się depresję głęboko stymulacją mózgu. Być może w taki sam sposób dałoby się hamować agresję. Tylko znowu, moje pytanie jest takie, gdyby tak ja jako biolog bardzo chętnie bym utożsamiał agresję ze złem. Ale mi się wydaje, że to są dwa zupełnie różne kwestie, różne historie. Agresja może mieć wymiar bardzo pozytywny, a teraz natomiast zło. I wiele tego, co my nazywamy złem, jest dobrym dla kogoś innego, prawda? Koniec końców ci dzielni żołnierze niemieccy, którzy mieli na pozagrodni punkt, prawda? Szli w dobrej wierze. Jak mówiłeś, no to ja wiem, że Państwo się orientują, że my jesteśmy właśnie siedzimy w podwodnym miejscu. Tutaj, w tym miejscu, między innymi uroczyście robione plany zakłady Żydów generalnej w Uberni, ponieważ jesteśmy w budynku rządu generalnym w Uberni. Tutaj mówię o Franki i tak dalej. Pan powiedział przewrotnie, że zło XXI wieku jest złem odwiecznie. Tym samym, tak naprawdę. Bo cóż takiego znikło, prawda? Czy znikły morderstwa? No może nie budujemy na razie obozów koncentracyjnych, jak w wieku XX, ale co my wiemy o obozach pracy w Chinach, o zesłanych do obozów na Syberii, prawda, jak się tam obchodzą z więźniami, z ludźmi, być może nie gazują. Czy zniknęły jakieś postacie zła, agresji międzyludzkiej, złośliwości, zawiści? Na pewno wydaje mi się, że zło się w jakimś sensie ucywilizowało.
to jest to, co pan profesor też wspominał w wywiadzie w swoim znaku, że już nie oglądamy głów przeciwników nabitych na pale przy drodze, prawda? Nie oglądamy publicznych scen wieszania. W tym sensie ono się ucywilizowało, być może się ukryło paradoksalnie, prawda? Nie jest tak widoczne. Ale z drugiej strony jesteśmy nim ciągle patowani, prawda? Tutaj by trzeba było się zastanawiać nad rolą środków masowego przekazu i doświadczaniem zła, prawda? To upatowanie powoduje, jak mi się wydaje, coś nowego, mianowicie przekraczanie kolejnych nieustannych granic i jednocześnie jakieś powszechne przyzwalanie na zło. Patrzę, nie wiem, na programy telewizyjne jeszcze z mojej młodości. Wydawało się, że tam jednak pewne wzorce były obowiązujące. Jeszcze przed wojną ktoś jak uczynił sobie dyshonor, to miał odwagę szczelić sobie w głowę, a teraz biegnie do talk show w telewizji, bo się dobrze sprzedaje. Prawda? Bo to są dobre wiadomości. Można zrobić na nich kariery. Prawda? Cały czas dowiadujemy się właściwie, że matki mordują swoje dzieci, że sąsiedzi umierają w odchodach, bo się nimi nie zają, prawda? Że tyle było ofiar wypadków samochodowych. Tak jakby w zasadzie świat wokół tego się kręci cały czas. No i to jest w moim przekonaniu coś bardzo charakterystycznego i specyficznego. A przy tym takie pękanie granic, ono jest bardzo może mało widoczne i powolne, ale ono jest niebezpieczne, bo prowadzi do destrukcji czegoś, co ja nazywam środowiskiem aksjologicznym, czy środowiskiem wartości. Ale jeżeli ktoś z polityków bardzo znaczący powiada w stosunku do szefa Bergolego, prawda, że nie każde oszustwo jest przestępstwem, to jak można uczniowi powiedzieć w szkole, żeby nie oszukiwał? On powie przecież autorytety tego. A zatem, krótko mówiąc, jest coś takiego jak złomienie, kiedy mi się wydaje, prawda? Takie powolna zgoda na dopuszczanie zła w życiu publicznym. Ja tylko wtrącę, że jeszcze często właśnie mówimy takie oskarżenie w stosunku do mediów, o to, że one patrzą złem, że one podbijają, można by powiedzieć, jeszcze te emocje związane ze złem. Ale pamiętam bardzo dobrze taką rozmowę z panem amerykańskim dziennikarzem telewizyjnym, który mi powiedział: wiesz, stary, my zakładamy bardzo duży film. Jakbyśmy wszystko puszczali bez filtra, to ludzie nie byliby w stanie tego wytrzymać. Z jego perspektywy, można by powiedzieć, można by pokazać znacznie gorzej niż w tej chwili oglądamy. Można by pokazać znacznie lepiej. To jest media oczywiście wgrywają na to, informacja stała się dzisiaj towarem, jest sprzedawalna, w związku z czym reguły rynku rządzą tym. Wiadomo, to jest straszne. Mamy w sobie agresję, ona może być skierowana w różne strony. Może być skierowana pozytywnie, jeśli bronimy swojej ojczyzny, i może być skierowana negatywnie, jeśli bijemy słabszych. Wszystko zależy od kultury, od programu, który temu towarzyszy. To jest pytanie, które stoi przed tym, co będzie w XXI wieku. Nie jestem to dumno powiedzieć. Na pewno zmienia się postać, forma zła. Tracimy wrażliwość na i świętość, i zło spersonifikowane. Raczej jest to siła, raczej jest to coś anonimowego. Albo te wyobrażenia są inne, są bardziej naturalne, bardziej pragmatyczne. Tak właściwie mógł powiedzieć. Ogromne lęki kryją się także w rozwoju nowoczesnych technologii, właśnie genetyki, która połączona z nanotechnologią może dać czystym informatykom oglądać jakby przestrzeń do podobnych nadużyć. Uczeni, którzy pracują nad tymi projektami, porównują to do sytuacji tuż przed wynalezieniem bomby atomowej. Stoimy o krok, za 10 lat będą możliwe rozwiązania, które umożliwią, włożą w ręce człowieka, tych, którzy decydują albo płacą za badania, instrumenty niezwykle niebezpieczne. I to jest takie zło, które gdzieś powinniśmy pamiętać, ale czy czegoś nauczyliśmy, trudno powiedzieć. Dlatego tak bardzo dla mnie, to dla religioznawcy, ważny jest ten program, kultura, która towarzyszy temu, co się dzieje. W jaki sposób opowiadamy sobie w naszych codziennych zadaniach, jak je porządkujemy.
I to wypadamy na agresję, która i tak w nas jest, musi być. Ja tak, no, na przykład właśnie, chociaż to jest sport, to jest kanalizowanie agresji, prawda, i bardzo dobrze, prawda, i jak się młodzież wychasa na boisku, to niby robią ustawę, prawda, czy coś takiego, ale mnie się wydaje, że to jest, tu było kilka takich rzeczy dość istotnych, mnie się wydaje, że zło tak naprawdę zależy od tego, jaka jest nasza postawa moralna, to znaczy pewne rzeczy nam się w danym momencie my oceniamy jako złe, i proszę zauważyć, że to nasze pojęcie zła zmienia się czasami w przeciągu 10-20 lat. Pewne czyny, które były uważane za złe, uważane potem za czyny dobre albo neutralne. I na przykład takie sprawy, no, głównie one są oczywiście związane jak gdyby ze sferą religijną, prawda? Na przykład masturbacja była uważana coś straszliwego i dobrego i na dodatek robiono całą świata była zła. W tej chwili przestało to być złem, prawda? Dzieci przestano krępować na noc, prawda? Rączki gdzieś tam wiązać i tak dalej, bo to przestało być złem. Homoseksualizm był kiedyś traktowany jako straszliwe zło, prawda? I to nawet ludzie, no nie wiem, Turing, prawda? Który był, prawda, chemicznie wykazany na homoseksualizm, prawda? Ostał Wald, który w więzieniu, prawda, miał długi wylot, właściwie przyjął święty. W tej chwili uważamy, że tego nie ma. Z kolei z drugiej strony, na przykład za mojej młodości, aborcja była normalnie akceptowana społecznie w Polsce metodą antykoncepcji i bardzo wiele moich koleżanek podawało się takiemu zabiegowi, no bo oni się nie krępowało, nie cudzili, mówię, że w tym szpitale pierobie, wszystkie szpitale były zegarne, prawda? W tej chwili minęło 30 lat czy 40 i nie tylko to, że większość w tej chwili kobiet uważa, że to jest rzecz bardzo zła, ale nawet osoby, które się przedtem, jak to eufemistycznie mówimy, poddały się zabiegowi, w tej chwili rozwijają sobie depresję, że zabiły człowieka, a gdzie w Polsce, a nie gdzieś w Czechach, które jednak nie przeszły takiego rozwoju w ciągu ostatnich 30 lat. Ja wiem ci, że często bardzo dużo, jak pewnie wyglądało zło w przyszłym świecie, też wiemy, co my za zło będziemy uważać. Na przykład naukowcy, oni zwykle byli bardzo etyczni, a nie Niemcy uczeni bardzo etycznie, uważają, że kompletnie etyczne doświadczenia w tych szpitalach domowych przeszczepiali krew syfilityków zdrowym osobom, żeby zobaczyć, czy syfilis je przynosi z krwią. Prawda? Były piękne, były takie dyskusje 100 lat temu mniej więcej na temat doświadczeń zagrażających życiu przeprowadzanych na osoby skazane na karę śmierci. Ale nie dyskutowano, czy to było etyczne, czy nie. Etyczny problem był, czy jeżeli taki więzień, skazaniec, przeżył eksperyment, czy należy jednak egzekucji dokonać, czy można go zmienić na dożywocie, prawda? A więc proszę zobaczyć, jak to nam się w tej chwili wydaje absolutnym złem, w ogóle doświadczenia, prawda, na żywych ludziach. Wtedy to było kompletnie akceptowane. Minęło 60, 100, 120 lat od czegoś takiego. Także między innymi, jak będzie wyglądało zło przyszłości, to będzie zależało od tego, jakie my sobie stworzymy te normy. Bo ja podejrzewam, nie wiem, tu się oczywiście tam do panów filozofów, ale moje doświadczenie wskazuje na to, że w różnych społeczeństwach mamy te różne agresje. Są takie plemiona, jak na przykład plemię Yanomami w południowej Ameryce, w której szczytem honoru jest to, żeby zabić najwięcej przeciwników. Dlatego tam życie młodego człowieka średnio wynosi 22-23 lata. Ale on, jeżeli dziecko nie zabije, to nie ma szans na to, że miał dziewczynki. Musi się spieszyć. A są z kolei na przykład byli samangowie na Malajach, którzy byli tak wychowani, że oni w ogóle nawet się nie bili, prawda? Nie mieli pojęcia zabić, jak mówi o zwierzęciu, mój palnik zwierzęta, a nie zabić. Też wychowani są z kolei niesłychanie ładne. Bardzo wiele zależy od tego, jaką, co przyjmiemy w naszej kulturze, takie będzie zło. I dlatego ja się zastanawiam, mnie się wydaje, chociaż osobiście bardzo nie lubię wielu przejawów tej poprawności politycznej, to wcale nie jestem przekonany, że taka poprawność polityczna jednak nie sprzyja na pewno pewnym takim zmianom, które by eliminowała pewne rzeczy, które w tej chwili uważamy za zło. Także sądzę, że ta perspektywa tego, jak się będzie rozwijało zło, będzie zależało od tego, jak się będzie rozwijało pogląd moralny społeczeństwa. Bo zło może powodować tylko zwierzęta moralności. Nie ma innego zwierzęta. Mam już 10 pytań, także dodać tylko jakieś jedno zdanie do tego, o czym mówił profesor Pasek. Mianowicie
na pewno nowa sytuacja, w jakiej się znajdujemy, to jest właśnie ogromny, wręcz geometryczny postęp rozwoju nowych technologii, nowych narzędzi, które z jednej strony nam bardzo ułatwiają życie, prawda? No niemożliwa byłaby globalna ekonomia, prawda, bez internetu, informatyzacji, ale z drugiej strony niemożliwe byłyby także tak globalne oszustwa, które doprowadziły do kryzysu ekonomicznego, gdyby nie informatyzacja. Tak? Prawda? Zatem, krótko mówiąc, wydaje się, że im większy postęp techniki, ja jesteśmy tutaj na uczelni technicznej, to tym większa odpowiedzialność powinna im towarzyszyć. Prawda? Zatem ten rozwój człowieka musi być zrównoważony.